Zespół Beciaki z Suwałk wygrał drugą edycję ogólnopolskiego festiwalu muzyki chrześcijańskiej Mater Ecclesiae, który odbył się w sobotę w Gołdapi. Drugie miejsce zajął zespół Miriam z Gołdapi, a trzecie Logarytmy z Olecka. Areną zmagań muzyków i wokalistów była hala widowiskowo-sportowa miejscowego ośrodka sportu i rekreacji. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Pierwsze miejsce to 2000 zł, drugie 1500, a trzecie 1000. Celem festiwalu jest promocja muzyki chrześcijańskiej, rozwijanie zdolności artystycznych i wspieranie młodych talentów. Organizatorem przeglądu jest parafialny oddział akcji katolickiej w Gołdapi. Poprzednia edycja Mater Ecclesiae była nie lada zaskoczeniem. Debiutujący na chrześcijańskiej tablicy wydarzeń gołdapski festiwal przyciągnął wiele młodych talentów i jeszcze więcej zainteresowanej publiczności. Jury miało nie lada wyzwanie, gdyż swoje uczestnictwo zgłosiło 20 zespołów z całej Polski. Właśnie dlatego organizatorzy postanowili kontynuować festiwal. Ksiądz Marek Duba, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi, i Arkadiusz Szulc, dyrektor artystyczny, są przekonani, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz gołdapskich wydarzeń. Cieszymy się, że ten poziom jest dość duży w tym roku. Ja jestem ze swojej strony bardzo zadowolony, że ta impreza nabiera takiego rozmachu, że coraz bardziej się rozwija. W tym roku rzeczywiście widzimy większe zaangażowanie, więcej uczestników, więcej ludzi na widowni. To nas cieszy, że to ma sens i daje nam jakąś taką naprawdę wielką satysfakcję, że warto to robić. Mam pewność, że to będzie wpisane na stałe. Tak staramy się trzymać tego majowego terminu, tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym. I ufam, że to będzie taki już stały punkt tych wydarzeń, które mają miejsce w Gołdapi, ten ogólnopolski festiwal muzyki młodzieżowej. Warto dodać, że poziom uczestników jest bardzo wysoki. Zespoły są naprawdę na wysokim poziomie.